Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Dominik Gęsiarz, trener personalny z Body Condition Center. Kochani, co? Lecimy sobie z kolejnym odsłonem naszego projektu Aktywnie w Częstowie. Dzisiaj jestem w fizjoterapii Jest Lepiej Częstowa. Moimi gościami będzie Michał Zaremski. Witam serdecznie. Cześć. I Wojciech Smoleń. Cześć. Lecimy sobie z pierwszym pytaniem. Michał, powiedz proszę, dlaczego taka nazwa, skąd ta nazwa i czym tak naprawdę się zajmujecie? No właśnie, nie wiem, czy mamy tyle czasu, Dominik, żebym powiedział o genezie tej nazwy. Chociaż trochę. Chociaż trochę. Kiedyś nazywałem się Mizarech Michał Zaremski, Mizarech Rehabilitacja. Aha. Poszedłem do kolegi, pytając go, który jakby doradza PR-owo, mówiłem, że co, Szymon, ta nazwa, nie wiem, czy ta nazwa, chciałbym się może trochę popromować, ludzie mówią, promuj, robisz fajne rzeczy. Mhm. On mówi, Michał, jeśli chcesz się promować, to w ogóle tą nazwę trzeba zmienić, no bo ta nazwa, no Mizarech, to nic mówi, nie mówi. Nic nie mówi, to brzmi trochę jak z arabskiego, to brzmi trochę jak Jarbud, czyli Jarek buduje, czyli aha, trochę firma z lat 90. Aha. Weź coś wymyśl. Ja mówię, człowieku, no tragedia. Myśleć nad nazwą dla mnie dramat. No ale okej, okay. Modlitwy, cuda, wianki, medytacje, szukanie w internecie z polskiego, z angielskiego. No i wtedy akurat urodziła się moja kolejna dwójka dzieciaków, bo mam trójkę. Więc którejś nocy, to było chyba z 2 tygodnie, kiedy myślałem o nazwie, zapłakała moja córa, ona miała wtedy chyba z 6 miesięcy. Ja się nagle, jak ona mnie obudziła, to mówię, nazwa lepiej, czy firma lepiej, to miałoby sens. Lepiej, tak zacząłem sobie to jakoś tam układać w głowie. Poszedłem pogłaskać ją trochę po głowie. Bardziej byłem w sumie w tej nazwie wtedy niż córką, muszę się szczerze przyznać, bo bardzo mi to chodziło po głowie. Ona się uspokoiła, wróciłem do łóżka. Z tą nazwą lepiej. No i kwestia jest tego typu, że rano zadzwonił telefon, gdzieś tak robiłem śniadanie i zadzwoniła jedna moja pacjentka, z którą wtedy dosyć mocno walczyliśmy z jej stawem skokowym. Ona była po operacji stawu skokowego i cały czas gdzieś tam była bólowa. No i gdzieś mi nie szło z nią totalnie i nagle ona dzwoni i mówi, dzień dobry panie Michale, ja mówię, no dzień dobry. Ona mówi, panie Michale, no powiem pan tak, no jest lepiej dzisiaj. Ja mówię, o, czyli pani, no to świetnie, mówię, pani Bogusława, jak jest lepiej, no to ja się bardzo cieszę. No i ona, wiesz, śmiech i mówię, kurczę, rzeczywiście się rozłączyliśmy. Ja mówię, ja pięczę, chyba mi odpowiedziała na pytanie, jest lepiej, ale mówię, czy to nie będzie jakieś takie, wiesz, czy to będzie pasowało na nazwę przede wszystkim, tak? No zrobiłem test, jak to się mówi, test sprzątaczki, popytałem od sprzątaczki poprzez motorniczych do osób z tytułem doktora, popytałem, czy to ma sens, tak? Jeden tylko mój kolega stwierdził, że jest to troszkę małomiasteczkowe. No czy nazwa jest lepiej jest małomiasteczkowa? Ja myślę, że wszyscy chyba lubimy proste rzeczy i czasami małomiasteczkowe. Tak. I wiesz, zaczęła trafiać jakby, wiedząc jeszcze, że jak pacjent do mnie przychodzi, to nie zależy mi na tym, żeby powiedział, że będzie lepiej, bo będzie to może kiedyś. Oczywiście. Tylko kiedy. Tu i teraz. Tu i teraz, dokładnie tak. Patrząc na to tu i teraz, zawsze mówię, kiedyś były w sklepach monopolowych, były takie tabliczki, były swego czasu rabatów udzielamy, znaczy na kreskę dajemy od jutra, tak? Aha. Tylko to jutro nigdy nie nastąpiło. Jutro nie, oczywiście. Tak samo tutaj. Jasne, no co, przejdziemy sobie do drugiego pytania. Na drugie pytanie odpowie Marta, która za chwilkę z nami będzie. Marta, która będzie, to dokładnie tak. I której później nie będzie. I której znowu nie będzie, tak jest. Zapraszamy. A będzie z pacjentem. Lecimy sobie z drugim pytaniem. Generalnie rzecz biorąc tak. Marta, powiedz mi proszę, co wyróżnia tak naprawdę Was, jeśli chodzi o tą fizjoterapię w Częstochowie? W naszym gabinecie jest lepiej. Główny nacisk stawiamy na tym, aby u nas pacjent dobrze się czuł. Indywidualne podejście do pacjenta. To jest nasze motto i uważam, że praca z pacjentem jeden na jednego to jest coś, co tak naprawdę nas wyróżnia. Przyjmujemy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Mamy zajęcia prowadzone na sali z jogi. Mamy dwóch utalentowanych fizjoterapeutów, którzy... Trzech, no zewnątrz. którzy tak naprawdę, jeśli przypadek jest ciężki, spotykamy się i staramy się omówić przypadek i jak najlepiej pomóc naszemu pacjentowi. Wydaje mi się, że w takiej grupie właśnie, jak jest Was trójka, to można dużo więcej niż jakby pojedynczo tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. Dlatego staramy się, jeżeli są jakieś wątpliwości, zawsze osoba jest pomocna, osoba, która jest fizjoterapeutą, wspomoże. Także zarówno i dzieci, i osoby dorosłe są zaopiekowane, taką mamy nadzieję. I
od początku do samego końca staramy się pomóc pacjentom. Ja myślę, że jeszcze tylko tutaj dodam, że dużo buduje ta współpraca, to co mówisz, tak jak było ostatnio, tak? Kiedy miałem pacjentkę, przy której sam, wiesz, miałem wielki znak zapytania, po prostu zgłupiałem, mimo tylu lat doświadczenia, Marta była w gabinecie obok, zawołałem Martę, Marta też zrobiła mobilizację stawu krzyżowo-biodrowego, bo ja mówię, patrz, coś mi się tu zmienia po 15 minutach. I rzeczywiście fakt jest taki, że zawołałem Martę, ona rzuciła swoim okiem, no jakby chciałem się upewnić, czy mi się wydaje, czy mi się coś poknociło, tak? I wyszło rzeczywiście bardzo dziwna sytuacja, no, z pacjentką 15-latką ze skrzywieniem bocznym kręgosłupa, z którym właściwie no, nawet lekarze do końca nie wiedzą, jak to zrobić, żeby było dobrze tak naprawdę. Więc myślę, że to jest to, że jak się spotkamy w trójkę i porozmawiamy, ma ktoś z nas jakiś dylemat i wiesz, problem, który nie wie, jak rozwiązać, no to co trzy głowy to nie jedno. Na pewno wydaje mi się, że właśnie wymiana doświadczeń i omówienie problemu będzie kluczem. Myślę, że to jest zdecydowanie na plus. Poza tym uważam, że fajnie mamy tutaj skład, bo jesteśmy fizjoterapeutami, ale tak naprawdę tutaj siedzący obok Wojtek prowadzi treningi motoryczne. I jeżeli chcemy stricte pracować rehabilitacyjnie z daną osobą, my jako ja i kolega, natomiast jeżeli potrzebujemy takiego wsparcia, jeśli ze strony siłowej, tak, jeżeli trzeba tą osobę troszeczkę podciągnąć kondycyjnie, wtedy jest Wojtuś i zawsze możemy poprosić go o pomoc, co uważam, że jest naprawdę fajną sprawą, bo mówię, no nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego na zajęciach, a taka druga osoba, która zawsze rzuci troszeczkę innym okiem na to i pomoże zupełnie inne ćwiczenia, tak? Dlatego mówię, uzupełniamy się. To jest, uważam, że bardzo fajna sprawa. Bardzo ładnie, Marta, powiedziałaś o Wojtusiu. To jeszcze powiem też o Wojtusiu. Wiesz, że u nas jest taka zasada, że znaczy zasada, jeśli ktoś dzwoni, to ja staram się diagnozować pacjenta, natomiast tak, żeby pomóc jak największej ilości osób, ja już nie jestem w stanie doby wydłużyć. Więc fajne jest to, że nawet jak trafi pacjent na przykład po operacji kolana czy barku, to ja po pewnym czasie wysyłam go do Wojtka, czy do Wojtusia, to Marta powiedziała. I wiesz, ja podziałam przeciwbólowo, a potem jakby kontynuuję już tą pracę i tą, ten powrót do pełnej sprawności Wojtek. Tak? I ja wiem, że ten staw po operacji też jest bezpieczny i facet będzie mógł grać w tenisa, a kobieta będzie mogła biegać na przykład, tak? Która jest po artroskopii AC. Ela. Do Marty wysyłamy dzieciaki ze skoliozami, czyli skrzywieniami bocznymi kręgosłupa, bo jest to ogromny problem w obecnych czasach tak naprawdę u młodzieży, dzieciaków. No i wiem, że Marta robi świetną robotę. A mało tego, jeśli pytasz, co nas wyróżnia, to oprócz tego, że uważam, że u nas pacjent jest zaopiekowany. My go nie odsyłamy, żeby go podłączyć pod jakieś kabelki. Tak? Tylko on ma kontakt z nami pełną godzinę, całą wizytę. Ma nasze 100% zaangażowanie, nasze serducho, a co jest jeszcze dodatkowym, uważam, atutem, to, że wiesz, jak mamy problem, gdzie właściwie no, naszych narzędzi, tych fizjoterapeutycznych, terapeutyczno-manualnych brakuje, no to współpracujemy ze świetnymi 5 lekarzami na Górnym Śląsku, ortopedami i to jest, uważam, ogromny atut. Ja marzyłem, żeby mieć taki kontakt, że tak jak przychodzi problem i pacjent sam nie wie, co jest u niego grane, ja go diagnozuję i wiem, że nasze narzędzia tutaj nie pomogą, oczywiście, to go wysyłamy do lekarza. I mamy lekarzy, którzy wiem, że to są lekarze z powołania, którzy wiedzą, co zrobić z tym pacjentem. Bo jak trzeba, to go, mówiąc kolokwialnie, w cudzysłowie, pokroją. Jasne. A jak nie, no to go po prostu będą prowadzili odpowiednio farmakologicznie. I to jest to. Jasne, rozumiem. Lecimy sobie z trzecim pytaniem. Dobrze, Wojtku, powiedz mi proszę, jakie zajęcia oprócz całej tej fizjoterapii, którą tu prowadzicie, u Was również można dostać? Oprócz fizjoterapii prowadzimy także treningi motoryczne, treningi personalne, ale także mamy tutaj zajęcia, jeśli chodzi o Nordic Walking. Mamy swoją sekcję biegową, którą też coraz liczniej się rozrasta i naprawdę już tam naprawdę dużo ludzi uprawia to bieganie w naszych barwach. Dodatkowo 3 razy w tygodniu prowadzimy tutaj jogę plus jogę dla dzieci. Jasne, jasne. Ale te zajęcia tutaj też prowadzicie, czy również gdzieś w terenie po prostu? Jeśli chodzi o jogę, to są to zajęcia, które prowadzimy tutaj u nas na sali, właśnie na tej, na której się znajdujemy. Jeśli chodzi o zajęcia już terenowe, czyli Nordic Walking i sekcja biegowa, no to tutaj to już są zajęcia tylko terenowe. Tylko w terenie. Właśnie
tutaj jednostką. Jasne. Właśnie chciałem o to zapytać, czy jakieś są przygotowania na przykład raz w tygodniu na sali, no nie? Czy i później wychodzicie w teren z ciekawości, bo nie znam zupełnie charakteru. Wiesz co, jeśli chodzi o te zajęcia też tutaj, no to trzeba powiedzieć, że naszą sekcję biegową tutaj raz w tygodniu Wojtek ostro męczy w poniedziałki. No właśnie. Tak przygotowując ich ogólnorozwojowo do tego biegania. No oczywiście. Wiemy doskonale. Dokładnie tak. Wiadomo, że każdy biegacz trochę o tym zapomina. I jest to trochę taka bolączka, jeśli chodzi o biegaczy. Jasne, no przeciążenie nie tylko. Brak wzmacniania odpowiednich segmentów i balans, dysbalans mięśniowy to powszechna, bym powiedział, bolączka u biegaczy, no nie? Zdecydowanie. Nie tylko u biegaczy. O, oczywiście, no jasne, że tak, jasne. Dobrze, lecimy sobie z piątym pytaniem. Zajęcia Nordic Walking. Dla kogo, dlaczego i kiedy? Michał? Co do zajęć Nordic Walking, prowadzimy je na razie dwa razy w tygodniu, czyli w soboty o 9 w Lasku Aniołowskim. I to prowadzimy właściwie o matko, już chyba 12 rok. O kurczę. To jest takie nasze stałe miejsce. To są zajęcia dla początkujących. Zawsze, wiesz, my jako instruktorzy uczymy ich, ludzi, tego, jak tak naprawdę uprawiać ten Nordic Walking, żeby nie ciągnąć tych kijków i nie chodzić byle jak. Więc no to są zajęcia dla początkujących, choć nie tylko, bo tam już są osoby, które chodzą z nami chyba od 6 lat. Po prostu dobrze się tam bawią, tak? Stworzyła się pewna grupa, więc sobotę o 9 i w Blachowni prowadzimy też dla Urzędu Miasta Blachowni, prowadzimy w poniedziałki o godzinie 18, dobrze mówię Wojtek, 18. To już prowadzimy też chyba od 4 czy 5 lat. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi wiosna, prowadzimy często jakieś akademie nordikowe, czy dla okolicznych gmin, czasem dla firm, korporacji, no bo znamy się na tym, tak? Bo jest lepiej to nie tylko ja, Wojtek, Marta, ale to też Agnieszki, Jarek, Marek, Ewa, Ewelina, wiesz, także jest nas po prostu więcej, tak? Tylko tamte osoby działają z nami na zewnątrz. Jasne, jasne, rozumiem. Jest lepiej to również imprezy sportowe, które organizujecie. I tak naprawdę opowiedz proszę coś o takich projektach, które organizujecie w rejonie Częstochowy, nie tylko. Wiesz co, no co, imprezę organizujemy chyba od 6-7 lat. Teraz była taka mała przerwa związana oczywiście z pandemią. Natomiast imprezy sportowe, które organizujemy, to są imprezy, wiadomo, nordikowe i biegowe. No bo biegamy, mamy sekcję biegową, o której wcześniej mówiliśmy, którą prowadzi w środę o godzinie 19:00 Sylwia Ślęzak, utalentowana nasza częstowska biegaczka. Jasne. Prowadzimy je teraz pod Jasną Górą. Latem przenosimy się do Lasku Aniołowskiego z kolei. No więc jakby imprezy Nordic Walking i biegowe to jest takie coś naturalnego dla nas. Przez 5 lat pod rząd prowadziliśmy otwarte Mistrzostwa Częstochowy Nordic Walking. Zresztą tak się rozpoczęła nasza przygoda z Wojtkiem tak naprawdę, który najpierw był wolontariuszem. Tak, ja zaczynałem od wolontariatu. Tak, Wojtek zaczął od wolontariatu, bo to zawsze człowiek chętny do pomocy. No i tak naprawdę wiesz, ja jako człowiek, który to organizował, od razu zobaczyłem, że jest gość, któremu się potencjał. Chce. Potencjał, o to jest ważne. Potencjał. No, to jest podstawa, żeby się chciało. Klucz. Dokładnie, więc tak było na naszych otwartych mistrzostwach Częstochowy Nordic Walking, to było 5 edycji. No a teraz, co teraz organizujemy, Wojtek? Znaczy teraz to powiemy zaraz, co mamy w planach nowego, ale jaką imprezę biegową jeszcze organizujemy? Niech Wojtek też powie. Jeśli chodzi o imprezy biegowe, no to taką największą imprezą, którą organizowaliśmy, no to jest Częstochowski Bieg Niepodległości, pierwsza edycja. Prawie 700 uczestników. 711. O, 711, Michał, jeśli chodzi o statystyki, jest bardzo dobry. Dobrze. Bardzo żyłem tą imprezą, dlatego pamiętam. Także jeśli chodzi o tą imprezę, to jest taka nasza największa. Kolejna edycja, no już niestety mniejsza. Też tutaj, jeśli chodzi o różne tematy organizacyjne, musieliśmy zmniejszyć ilość uczestników. I już przenieść ją z ulic Częstochowy do parku Lisiniec. Niestety. No i tutaj już było, Michał, przypomnij liczbę. Wiesz co, tam było chyba około 280 osób jakoś tak. Aha. 300 osób. Także no jest duży przeskok, tak? No to pokazuje, że jednak nie możemy porównywać parku z ulicami miasta. Absolutnie. No, to była wielka impreza, którą wcześniej zorganizowaliśmy. Mocno nad tym ubolewam, że w Częstochowie nie mamy częstochowskiego biegu niepodległości. Bo uważam, że jest to ważna rzecz, ale rzeczywiście jest to impreza ogromna, no, na którą zapisanych było 850 osób. Wystartowało do 711, o których mówię. No i przede wszystkim odbyła się w centrum miasta, tak? I jakby no, kawał, ogromna społeczność nasza częstochowska no, widziała ludzi, którzy aktywnie potrafią świętować.
To było wielkie święto częstowskiego sportu, można powiedzieć, takie fajnie patriotyczne też piękne, nie? Pod biało-czerwoną flagą. Nie no, dokładnie, dokładnie. Jeśli chodzi o jeszcze te patriotyczne akcenty, no to warto tutaj zaznaczyć, że mamy kolejny bieg, który organizujemy w Mokrej. Bieg pamięci tej wojny właśnie. To już dwie edycje? Trzecią edycję. Także trzy edycje biegu, który też cieszy się ogromną popularnością w tamtym rejonie. W Mokrej, w samej gminie Miedźno. No, ale wiadomo, że masę ludzi Częstowy też i tak znając oczywiście nas, no to są nasze rejony. Dojeżdżają, tak, biegają. Jasne, że tak. Na ostatniej edycji mieliśmy ile? Około 300 osób, tak? Około 300 osób, tak. 300 osób i dzieciaki. Tak. I chyba 50 dzieci, bo też zrobiliśmy bieg dla dzieci, tak? Także to też jest fajne. No warto, żeby propagować ten sport u najmłodszych tak naprawdę, bo w nich nadzieja. O to chodzi, dokładnie tak. No. Myślę, że tak polecimy sobie troszeczkę właśnie premierowo, bo temat jeszcze nieznany tak naprawdę nikomu oprócz Wam. Aktywnie w Blachowni, bo tak jest lepiej, impreza sportowa. Tak. Dokładnie. Będzie. Słucham panowie. Będzie impreza sportowa kiedy, Wojtek? 5 czerwiec. 5 czerwiec tego roku w Blachowni. Impreza składająca się zarówno z Nordic Walking, jak i z biegu, ale także z biegu dzieci. Także na tych trzech polach będziemy się skupiać i tutaj chcemy zrobić naprawdę fajną robotę, żeby wypromować tą imprezę. No i żeby cieszyć się aktywnością fizyczną. Jasne, a jakie dystanse? Czy... No właśnie, robimy dystanse, oprócz tego, co mówi Wojtek, promujemy to i dla nordikowców, dla biegaczy i dla dzieci, czyli uruchomimy sporo osób. Mm-hmm. To też myślę, że dodatkowym atutem będzie to, że oczywiście robimy piątkę i dychę, no bo nie wszyscy na 10 km się czują. Oczywiście, tak? No. A piątka? Super. To już jest taki dystans, który większość osób może spokojnie sobie czy dojść, przetruchtać, slow jogging, cokolwiek. Dokładnie tak. Marszobieg. Dokładnie. Także 5-10 km biegi Nordic Walking, no i bieg dla dzieciaków oczywiście też, bo tak jak wcześniej mówiłeś, jak rozmawialiśmy, no a aktywujemy zawsze dzieci. Kurczę, no, to jest nadzieja. Klucz naprawdę, żeby zasiać to ziarenko po prostu aktywności, ruchu wszelakiego, bo inaczej później w przyszłości to już jest. No, widzisz to pewnie też, że kotenerzy jest coraz gorzej, tak? To co my widzimy i... Niestety. No, dokładnie. Także promujemy impreza w czerwcu, zapraszamy już z tego miejsca gorąco. Ci, co biegają z nami w Mokrej, czy ci, co nordikowali z nami na otwartych mistrzostwach częstowych Nordic Walking, zapraszamy, no, będziemy głośno mówić o imprezie. Warto z nami być i się dobrze bawić. Jasne, a ten dystans dla dzieci? Wiesz co, jeszcze nie mamy, nie podjęliśmy decyzji, bo w zależności od tego będziemy reagowali, bo jak nam się zapiszą 3-4-latki, no to trudno ich cisnąć na 400 metrów, tak? No okay, jak się zapiszą więcej 10-latków, może to podzielimy, zobaczymy. Jasne. No. To z ciekawości właśnie pytam. Myślę, że fajnym tematem byłby również jakby ten aspekt taki troszeczkę pomocy fundacji. Jakbyś mógł mi opowiedzieć troszeczkę na ten temat? Tak, mamy Fundację Jest Lepiej, gdzie tak jak wcześniej mówiłem, też zajmujemy się wolontariatem i tak właśnie Wojtek do nas trafił poprzez wolontariat. Wiesz, znaczy to zadziało się naturalnie, bo tak naprawdę jak zaczęliśmy organizować imprezy sportowe, no to żeby się starać o jakieś dofinansowania też na te imprezy, na organizację ich, no potrzebowaliśmy organizacji pozarządowej, tak? I, no i w tym momencie właściwie tam mocniej się skupiliśmy na wolontariacie, który no jakby jest też naszym wsparciem takich naszych imprez, które organizujemy. Swego czasu też wspieraliśmy wolontariatem Świętych z Częstochowy, tak? I też no, tam pomagaliśmy. Więc myślę, że to jest też takie nasze działanie, które no nie jest jakimś naszym takim, taką bazą, ale gdzieś tam któryś w kolei i w kolejności i też staramy się tutaj coś tam zadziałać. Kolejny element, na którym działacie, po prostu jakby segment po prostu. Dokładnie tak. Dobra, a jeśli chodzi o ten sklep internetowy, kilka słów może, co tam ciekawego macie? Wiesz co, sklep internetowy to też tak gdzieś wyszło naturalnie, bo tak, z racji tego, że jesteśmy instruktorami Nordic Walking, zajmujemy się Nordikiem w Częstochowie od dawien dawna, krzewimy tą edukację nordikową, bo Nordik ma dużo różnych stereotypów, tak? I więc krzewimy gdzieś tam tą edukację, trafia do nas ogromna ilość osób początkujących przede wszystkim i oni też mają dylemat, jakie kije kupić najzwyczajniej w świecie, tak? A że współpracujemy z dwoma
producentami, no takimi największymi na świecie, czyli z firmą Leki i Gabel, z ich dystrybutorami, to mamy je oczywiście u nas w sklepie. Mamy też rolery, którymi tutaj męczymy, żeby poprawić ich formę, Wojtek, głównie naszych podopiecznych, czyli rolery do rolowania, które też doskonale znacie. No i mamy oczywiście nasze brandowane ciuchy, no bo jest lepiej, to swego rodzaju misja i taka społeczność, która z nami jest. Chodzą z nami kijkarze w naszych barwach, biegają biegacze w naszej sekcji biegowej, jest lepiej Runteamu. To fajnego, co się zadziewa, to, że mamy takie poszczególne osoby w różnych zakątkach kraju, które po prostu gdzieś nas zobaczyły, no i postanowiły, że... Dołączą, dokładnie, że z hasłem jest lepiej, będą albo chodziły z kijkami, albo mamy gościa, który jeździ w Łodzi na rowerze, w naszej koszulce, w naszej czapce. Kijkarzy mamy, którzy chodzą na... Gdzie to jest, Wojtek? Matko, aż mi nie wypada nie wiedzieć, ale to jest niedaleko Kolbuszowej, to są jakieś dalekie rejony Bieszczady w Polsce, tak? Mamy osoby we Wrocławiu, które biegają w naszych koszulkach, więc no jest to pewna społeczność, gdzie jak masz chęć przekazywać światu jakąś fajną energię i coś dobrego nieść ze sobą, no to wrzuć koszulkę, jest lepiej, pokaż, że żyjesz aktywnie, że niesiesz za sobą pozytywne emocje i to o to chodzi. Kurczę, ja odczułem w tym szczerze taką misję, jak podaj dalej, no nie? Tak, po prostu tak. Naprawdę niesienie takiej pozytywnej, wiesz, energii i żeby każdy podał dalej, właśnie to naprawdę to jest lepiej, mnie wewnętrznie bardzo dobrze się kojarzy, naprawdę. Wiesz co, właśnie to, co ludzie... Jest dobry przekaz. I to, co ludzie mówią, że czują od nas taki pozytyw płynący. I tak samo jest na naszych imprezach, tak samo jest, to nawet jak mi ostatnio jeden z naszych pacjentów mówił, jak jeździli na rowerach, to było w zeszłym roku w wakacje, jeździł na rowerach, jeździli w koszulkach, jest lepiej po plaży, gdzieś wzdłuż morza naszego Bałtyku, no i tam ludzie, wiesz, spoglądali, uśmiechali się do nich, u nas też jest lepiej, wiesz, na tej zasadzie, także... No właśnie, on dochodzi, nie? Ja myślę, że mamy takie czasy, a już szczególnie teraz mamy takie czasy, że warto się skoncentrować trochę na tych lepszych emocjach. Zdecydowanie, naprawdę. I uśmiech. Dokładnie. To samo co. Ja myślę, że uśmiech to jest naprawdę coś też, co może dużo dać, a nie kosztuje. Nic nie kosztuje, a możemy przekazać to drugiemu człowiekowi, także myślę, że to jest istotne. Dokładnie tak. A powiedz mi, jak ty widzisz to? Jak może Wojtek to widzi? Jak według ciebie wszyscy to widzą? Gdzie będziecie za 5-10 lat? Dobre pytanie. Wojtek, jak ty nas widzisz? Zapytam Wojtka. Zrobimy taki sprawę. Ja rozumiem, że wszyscy będziemy dalej młodzi, nikt się nie zestarzeje. Tak. Nie będziemy starsi. Oczywiście, że tak. Nie, ja jak ja widzę, jest lepiej za 10 lat. Myślę, że dalej chcielibyśmy tutaj działać na tym polu aktywności fizycznej i krzewić to wśród młodzieży, bo to jest bardzo ważne. I tutaj jakby no, chcielibyśmy nieść dalej ze sobą tą nasze hasło żyje aktywnie, bo tak jest lepiej. Mm-hmm. Jeśli chodzi tutaj o to na pewno to kolejne imprezy i kolejne tutaj działania. Jasne. Macie ten własny hashtag, podejrzewam, że bo tak jest lepiej, tak? Tak. I jakby działa na Facebooku, na Instagramie. Działa. Dobrze, bo tak jest lepiej. Wiesz, to jest Dominik tak, że tak jak Wojtek mówi, że dalej będziemy działali na tym naszym polu. Natomiast to jest trochę tak, że ja cały czas gdzieś się bardzo mocno rozwijam jako pomysłodawca i twórca tego brandu. Mhm. Ja uwielbiam się rozwijać i ten mój rozwój osobisty jest bardzo intensywny. Wiesz, ja działam na różnych polach, jako mówca motywacyjny, jako konferencjer ostatnio. Uwielbiam działać i też, wiesz, warsztaty, które ostatnio stworzyliśmy i z którymi też będziemy startować, warsztaty Uwolni się od bólu, ale bólu fizycznego, emocjonalnego i nawet duchowego. Bo to jest coś, co ja 16 lat pracując tutaj z pacjentem w gabinecie, wiem, z czym się ludzie zmagają. I wiem, że fizyczność i ból fizyczny to już nie tylko fizyczność, to też jest psychosomatyka. Oczywiście, miałem właśnie o tym mówić, a nie chciałem się przerywać. Emocje to naprawdę... To jest też to, więc wiesz, ja bym chciał, żeby to nasze jest lepiej, to było takim, wiesz, pójściem w kierunku zdrowia, ale takim bardzo holistycznym. Tak? Na takim szerokim po prostu... Na bardzo szerokim polu. W horyzoncie. Na zasadzie emocjonalności, fizyczności, wiesz, a nawet duchowości, bo ludzie też szukają w obecnych czasach takich kierunkowskazów, gdzie pójść, co ze sobą zrobić, tak? W co wierzyć, a w co nie wierzyć. Wiesz, no, co by tu powiedzieć? Mamy specyficzny czas. Czas.
Niestety tak naprawdę jesteśmy tak przebodźcowani wszelkimi różnymi jakby impulsami, informacjami. Ja też uwielbiam naprawdę przyjść i tak naprawdę wyłączyć wszystko i po prostu nie być bodźcowanym po prostu tymi impulsami, bo w ciągu dnia, czy to światłem dosłownie, wieczorem po prostu światło mnie drażni po prostu. Tak. Bo jesteśmy tak po prostu przesyceni tym wszystkim. Rozumiem doskonale, naprawdę. Także to tak trochę jest, tak jak Marta wcześniej mówiła, co nas wyróżnia w fizjoterapii, to myślę, że też wyróżnia nas to, że mamy takie spojrzenie stricte do człowieka, tak? Że jak tu ktoś przychodzi, to rzeczywiście dostaje pomoc i to na różnych polach. Płaszczyznach. Tak, na różnych płaszczyznach. I myślę, że ja osobiście jako twórca tego projektu wspólnie z genialnymi ludźmi, którzy stają na mojej drodze, no chciałbym, żebyśmy szli w tym kierunku. Żeby tak naprawdę holistycznie poprawiać ludziom zdrowie, a w konsekwencji dążyć do szczęścia, tak naprawdę. Szczęśliwego życia. Tak, i naszych pacjentów, klientów podopiecznych. Dokładnie. Jasne. W tym kierunku jasne. Popychać i kierować. No dokładnie. Ja tak naprawdę najczęściej to jest tak, że jak zawsze się staramy komuś pomóc, nie zawsze się idealnie udaje, ale najczęściej ktoś jeszcze powraca z innymi, albo ktoś poleci. Dokładnie tak. Wiesz, jak jest, no nie? Tak, no takie polecanie, no działa najlepiej, tak? Natomiast warto mówić, fajnie, że zrobiliście ten projekt, bo mówmy, co robicie fajnego wy, mówmy, co robimy my. Ach, oczywiście. I pokazujmy tak naprawdę, bo ludzie często są pogubieni i nam się wydaje, że od nas się wie, ale tak jak dzisiaj powiedziałeś, ty nie wiedziałeś, że my prowadzimy jogę. No nie wiedziałem zupełnie. Wiedziałem, że jest fizjoterapia tak. I tak dalej. Ale wiedziałem, że są treningi, że jest snorting, tak, ale o jodze na przykład nic nie wiedziałem. O jodze nie wiedziałeś, nam się z Wojtkiem nieraz rozmawiamy, nam się wydaje, że powinno się wiedzieć, tak? Że każdy wie. Że każdy wie. Każdy, no właśnie. Dokładnie. Wydaje nam się, że każdy wie, że Body Condition Center robi genialną robotę, jeśli chodzi o trening siłowy i tak dalej, tak, powroty po kontuzjach też, ale to tak nam się wydaje. No oczywiście, że tak, wiem o co chodzi. Kurczę, naprawdę jest sporo tego materiału. Mam nadzieję, że niebawem się spotkamy nie tylko na nagrywaniu materiału numer 2, ale również myślę, że na kilku imprezach. Fajnie byłoby się złapać. Tak. Naprawdę, choćby w czerwcu. Na tej, jako jacyś partnerzy, sponsorzy, czy jakkolwiek potrzebowalibyście tej pomocy, chętnie na pewno weźmiemy w tym udział. Także na pewno będziemy w kontakcie. A co, dzisiaj tak naprawdę dziękuję Wam za materiał, za wywiad. My również dziękujemy. Pozdrawiamy naszych widzów. Dokładnie. Zapraszamy do oglądania. Materiał będzie dostępny już niebawem. Zapraszamy do Jest Lepiej i do Body Condition Center.